10 czas, klasyfikacji generalnej, najszybszy czas ze wszystkich załóg z klasy drugiej na ten moment. Widzę, że Igor Pietrzak z Michałem Rostyszławem. Bardzo fajny czas beczki, cały czas zaciągnięty ręczny, ale dosyć szybko, naprawdę fajnie. Woro na kilo generalnie zabijać tyłem niestety na takich wolnych miejscach. Także naprawdę dla niego pokona wszystko, co mógł wykonać. To jest Łukasz Kulicki. Tak jest, Łukasz Kulicki z Bożydarem Żywaczewskim. To jest klubem 318 i jest. To jest najszybsza załoga w tym motorowym samochodzie w Rajdach Kucharzy Polski w tym roku, a z tego co wiem, Łukasz na przyszły rok planuje starty w samochodzie tym samym, ale w rajdowym samochodzie Mistrzostwa Polski. Kaczorowak planował te starty, a teraz się okazuje, że jest na to skazany, ale wiadomo, rajdowy Kuchar Polski kończy swoją działalność. Krzysztof Szenk odjeżdża na metę, a w międzyczasie pojawił się mój serdeczny kolega. Zbieraj do pomysłu! No, Czesław, tak jest, prawdy mocy się wciąże, ja to lubię do młodą kresu, tak. A w międzyczasie super skąd Łukasza Krudyckiego, chyba najdłuższy. Wyglądował prawie na tym płaskim elemencie za mostkiem. Na trasie, tak jak wspomniałem, ta biała BMW-ka to Paweł polepiło z Justyną Waliszewską, tutaj zbierają szybko, bo tutaj Kulicki jest jedny zjeżdżany, to spokojnie, bo jeszcze chwila i zanim ktoś się polepiło, nie nerwowo. Wszystko zostało ogarnięte, sytuacja jest opanowana, to już plan wykonał rzutu. Paweł polepiło już na zjeżdżanie. Słuchajcie, jest zawodnik, który trochę jeździł w rajdowym Kucharzu Polski, ale on przede wszystkim